Witam bardzo serdecznie w grze Alternate Reality The Dungeon, czyli można powiedzieć, że to jest kolejna część poprzedniej wersji, czyli The City. Więc zacznijmy rozgrywkę startem. Na początek musimy sobie utworzyć nowego bohatera. Oczywiście można mieć dysk z zapisanymi takimi bohaterami. My stworzymy nowego, damy mu imię, jak zawsze. Teraz się już pyta program, czy jesteśmy mężczyzną, czy kobietą, więc oczywiście wybierzemy mężczyznę. No i czy są to dane prawidłowe? Oczywiście tak. I przechodzimy teraz do losowania statystyk. Oczywiście tutaj się spacją wciska i wtedy mamy 56 srebrnych monet. No i oczywiście takie statystyki, jakie nam się tutaj wylosowały. Gra jest oczywiście doczytywana, więc ja te doczytywania wyciąłem na potrzeby tego filmu, aby nie przedłużać. Jeśli chodzi o tą wersję, to ona jest dużo bardziej dopracowana niż wersja The City. Też sterujemy tymi samymi klawiszami I do przodu, K do tyłu, obrót J w lewo i obrót L w prawo. Tutaj oczywiście jest sklep na początek, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem. I w sklepie możemy się zaopatrzyć w kilka różnych rzeczy. Pamiętamy, że mamy w tym momencie 58 srebrnych monet, więc można coś tutaj już za tą kasę kupić. Mam w tej chwili hit points 21. Mamy tak, stamina 18, charyzma 17, siła 14, inteligencja 21, wisdom, czyli mądrość 16 i zręczność 17. Więc tutaj mamy różne rzeczy do kupienia. Tutaj w jedynce mamy tak, do kupienia jedzenie, wodę, pochodnie, kompas, tak zwane cząstki czasu, nie wiem do czego. W każdym razie są takie rzeczy. Możemy kupić ubrania. Oczywiście mamy Battle Gear, co nas bardzo interesuje, więc na początek kupimy sobie może coś z tych Battle Gear. Mam 58, tak? Dobrze, czyli mamy tak. Gauntlety to jest akurat zbroja. Więc na początek, tutaj jest dużo lepsze sterowanie, look and next item, czyli trójką. Mnie interesuje tak, hełm mógłby się przydać. Mamy 58, tak? Stiletto, sztylet, nóż, bicz, mamy jakąś pałkę i mamy drewnianą taką pałę. Dobra, kupimy tą drewnianą pałę. Dobra, czyli na razie tyle mogłem kupić. No i więcej nic nie kupię w tym sklepie, więc wyjdę z tego sklepu. I tutaj trzeba się liczyć z tym, że tu mogą być dość częste ataki, ale tu jest taka pewna klawiszologia. Klawisz C to jest rzucanie czarów. W tej chwili nie mamy żadnego czaru. Forward, back, no to jest do przodu, do tyłu, jeśli chodzi o przewijanie. Więc nas na razie to nie interesuje. Q to jest wyjście z gry bez zapisu. Oczywiście wybieramy nie. S to jest zapis gry. Zapis w ogóle naszego bohatera, więc też dla mnie. D to jest wyrzucanie przedmiotów. Oczywiście zwróćmy uwagę, że tutaj mamy nie mamy kompasów, kluczy, kryształów. Tutaj mamy jeszcze złoto i tak dalej. Wooden Club mamy i no jakąś tanią szatę, czy coś w tym rodzaju. Tak? Czyli tutaj można sobie to przeglądnąć. Klawisz E to jest Examine, czyli możemy sobie sprawdzić, co mamy. I można sprawdzić sobie, właściwie tutaj wybieram Examine, nic się nie dzieje. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o te rzeczy, G to jest search, czyli przeszukiwanie, czyli nic tutaj nie ma. Dalej U to jest use i teraz użyjemy sobie tą naszą pałkę, czyli damy forward wooden club, czyli wybieramy jedynkę i jako primary, czyli broń pierwsza, tak?
więc wybierzemy jako primary. Mamy jeszcze tutaj strzałkami takimi, czyli takimi nawiasami większości, mniejszości, z znakami większości, mniejszości. Mamy tutaj właśnie przekleństwa, jakieś tam choroby, aktywną magię, co mamy na sobie, jaką mamy broń w tym momencie i mamy cztery srebrne monety, tylko i wyłącznie reszta jest na zero, mamy tyle i tyle oczywiście wody i tak dalej, i tak dalej. Także tu jest taki właśnie status, jest trochę tej klawiszologii, klawisz P to jest zatrzymanie gry po prostu. No więc dobrze, znając te zasady, pójdziemy do przodu, zobaczymy, co tutaj uda mi się ugrać, w jaki sposób wyglądają walki i tak dalej, a tutaj można napotkać naprawdę wiele różnych dziwnych osób, stworzeń i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy jakąś oświetloną przestrzeń, tak. Właściwie ja nie bardzo wiem, gdzie tutaj iść. Wchodzę tam, gdzie są jakieś drzwi. Dobra, wejdę w te drzwi, zobaczmy, co się wydarzy. No dobra. No właściwie nic tutaj się nie dzieje, więc mogę stąd wyjść. Czasami jak się wejdzie w takie drzwi, to lubi ktoś zaatakować, ale oczywiście nie zawsze to się zdarza. Tu mamy kolejne drzwi, gdzie jak widać jest pusto. Idziemy dalej. Drzwi kolejne. O właśnie, i teraz tutaj mamy akurat drzwi, które są zamknięte. Możemy zegzaminować drzwi, examining, czyli w tym momencie jest sprawdzanie, co to jest. Czyli tak jakby są drzwi no zabarykadowane, tak? Możemy je wywalić, użyć klucza albo złamać czar. Zobaczmy, czwórka. Koncentracja i dalej drzwi wyglądają na zamknięte. Można spróbować je wyważyć, z tym, że jak spróbuję wyważyć, ja już to raz zrobiłem, to trafiłem na dwa szkielety z mieczami, niestety było po mnie, więc raczej nie będę tam wchodził, bo udało się to po prostu wywalić pięściami, tak? Co nas zaatakowało? Gigantyczny szczur, więc dajemy atak, czyli drewnianym naszym pałą, żeśmy go przyładowali. Możemy dać aimed attack, czyli oczekiwanie na odsłonięcie się, tak? I ładujemy. Znowu nie trafiłem, widać ma zręczność dość wysoką. Zobaczmy, aimed też jeszcze... Nie mamy takiej możliwości, jak widać. Co tutaj mamy jeszcze? Charge, czyli spróbować go... No, trafiłem go. 3 punkty obrażeń zaliczył. Transact to jest switch, zmiana broni, ucieczka. Oczywiście jak będę się za długo zastanawiał, to będę tracił tury, bo tutaj jest czas na wykonanie tury, no będę po kolei, 1, 2, 3 będę wybierał opcję, może akurat którąś z tych opcji go załatwię. Na razie wiem tylko tyle, że zadałem mu 3 punkty obrażeń, zobaczymy. Na razie 1 punkt obrażeń teraz, jak widać tych obrażeń nie zadaje jakichś specjalnie dużych. Zresztą obiekt jest o teraz 5, udało mi się, wybrałem dwójkę. Jak widać, no, padł martwy na ziemię. I teraz, czy chcemy wziąć jego ciało? Oczywiście nie, bo to nie ma sensu. Ale rzeczy, które pozostawi, to jak najbardziej tak. Zobaczmy teraz, czy coś tutaj jest. Znowu mamy jakieś wydarzenie. I co tu mamy? Jakiś pauper. Nie wiem, co to jest za pauper. Ale no niestety musimy z nim stoczyć walkę. Jak na razie mam dosyć chyba dobrą zręczność, bo nie mogą mnie trafić. A i bardzo dobrze. Tak, aimed attack. Z piąchy mi przyłożył aż za 7.
No, także całkiem niezłą ma siłę na to wygląda, że aż tyle obrażeń mi zadał. Nie wiem, czym on tak naprawdę uderza, ale pewnie był to celowany. Kurczę, za 8 aż mi pociągnął. No, trzeba przyznać, że wcale nie jest to takie proste gościa załatwić. Gets up. Teraz mu za 4 pociągnąłem. Ale chyba jeszcze będzie miał się dobrze. Nie. Czy mamy jego ciało? Nie. Giant Rat Corps? Nie. Nic nie dali nam. No niestety, tutaj w tym pomieszczeniu nie ma nic. Więc idziemy dalej. Nie mam tutaj niczego, czym mógłbym się wyleczyć. I tu jest właśnie ten ból, bo w pewnym momencie po prostu zginę, wcześniej czy później. Oczywiście tak wygląda sytuacja, jak uderzę w ścianę. No nic, idę dalej. Idę dalej, trzymając się prawej strony. No tutaj dobrze by było w tej grze jednak rysować jakąś mapę, bo jak widać, gra jest dosyć rozbudowana, ma sporą mapę. Dobra, wejdziemy w tamte drzwi, zobaczymy, czy coś tu mamy, jakiś bar i grill. No dobrze, wejdźmy. Okej. Tu jeszcze muszę powiedzieć o takiej jednej rzeczy, że jedzeniem i wodą nie da się uleczyć punktów wytrzymałości tego parametru hit points. Niestety. Dobra, gdzie chcę siąść? Przy barze czy przy stole? No to wybierzmy przy barze. Order something by around for the house. No zobaczmy jedynkę. Aha, czyli tutaj mamy, co się możemy napić. No niestety niczego nie, bo nie mam tyle pieniędzy. Zobaczmy. No nie, zobaczmy. Leave a tip. A dwójkę, zobaczymy co to jest. Many serious. Aha, dobra. Czyli tutaj można również dostać jakieś informacje. Dobra, dajmy jednego srebrnika, zobaczymy. No i co? Podziękował i tyle, nie? I tyle gościa widziano. Okej, czyli tutaj jest bar. Chociaż w pierwszej części tu przynajmniej podpisane były te drzwi różne. A zaraz, może tutaj jeszcze wejdę do tego domku, zobaczymy. O, coś mnie zaatakowało. A może i nie. O mąż, jakaś dziwna postać, duch. Zobaczmy, czy ducha da się załatwić jako tako, czy po prostu nie. On też atakuje. Czyli moja broń nie stanowi dla niego żadnego efektu. No niestety zabił mnie, 7 punktów obrażeń. No i jest, że umarłem, tak? Oczywiście względem pierwszej części jest to o tyle lepiej, że wystarczy wcisnąć spację, aby zacząć grać od nowa, czego nie było w części pierwszej. Także w części pierwszej całą grę trzeba było od nowa wczytywać, co za bezsens. No i zaczyna się wszystko od nowa, tak? Czyli tworzymy nowego bohatera i tak dalej, więc nie ma co przedłużać i do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Atari.